Zdarza się, że po dobrym początku sezonu z ekipy schodzi powietrze, ale te dwie drużyny są naprawdę w wyśmienitej formie. Kto dziś umocni się na szczycie ligowej tabeli? Zapraszamy na Parc des Princes. Miło nam Państwa powitać na zasłużonym Parc des Princes. To właśnie na tym obiekcie zagrają dziś piłkarze. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę rozegra się tu walka o punkty we francuskiej Ligue 1. PSG zmierzy się z Rennes. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Robi się coraz groźniej. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Messi, Mbappé, może być niebezpiecznie. Barella! Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada. Głęboka ta centra z narożnika. Pewnie, łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Paryżanie stawiają w tym sezonie takie zasieki przed własną bramką, że trudno je sforsować. Bronią po prostu najlepiej w lidze. Ale zaraz, oj, może być z tego gol. Tak, gol Messiego! No, pokazał teraz, dlaczego na takich zawodników trzeba zwracać szczególną uwagę. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. A Messi wykończył akcję pewnym uderzeniem z zaledwie paru metrów. Argentyńczyk nie mógł się tu pomylić. Jest bramka dająca prowadzenie, zrozumiała satysfakcja trenera. Teraz zapewne będzie chciał, by potwierdzili swoją wyższość, strzelając jeszcze jedną bramkę. Jedno bramkowe prowadzenie bywa kruche. Prowadzą zatem 1-0. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Mbappé. I mamy stratę. Laborde. I mamy strzał! Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje, Tomku, na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Messi. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Za chwilę wznowią z autu. Był w dobrym miejscu, przejął to niebezpieczne podanie. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Reakcja trenera świadczy o tym, że wie, jaką okazję zaprzepaścił jego zespół. Dwie bramki przewagi dałyby im względny spokój.
Rzut rożny wykonał Neymar. Udane teraz zagranie do środka. Mbappé teraz przy piłce. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Cóż, gdyby w tej akcji padł gol, mecz mógłby wyglądać inaczej. Skoro jednak piłka trafiła tylko po bramowanie bramki, prowadzenie wciąż tylko jednym golem. Laborde. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Za ten strzał to może wróg by byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja, cóż, pozostawia dużo do życzenia. Tomku, przed chwilę jak na dłoni widzieliśmy, że praktycznie nie stwarzają dziś okazji pod bramką rywali. Cóż, muszą zdecydowanie poprawić rozegranie, jeśli chcą tu wywalczyć choćby remis. Na razie mogą się cieszyć, że przegrywają tylko jednym golem. Neymar sunie na bramkę rywala, jest teraz w swoim żywiole. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. No i jest offside. Za wczesne było to podanie, zabrakło cierpliwości. Trzeba było dać chwilę więcej na powrót na pozycję. Teraz naprawdę świetna piłka, a jednak offside, a tak było blisko, Jacku. Rzeczywiście, zwłaszcza do tego podania nie można się przyczepić, naprawdę dobrze to wyglądało. Jedyne zastrzeżenie można mieć do nieco zbyt wczesnego startu do piłki i to niestety zdecydowało o przekroczeniu linii spalonego. Cóż, trzeba będzie akcję zbudować od nowa. Marco Verratti. I mamy podanie do Neymara. Uniemożliwia strzał. Piłkę pod nogami ma Idrissa Gueye. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Verratti. Gueye. Kylian Mbappé. Szukają jakiegoś wyłomu w defensywie, ale może teraz będzie szansa. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Messi zagrywa w szesnastkę. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Pole karne, głęboko teraz. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Teraz okazja przed nim. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Doskonale się teraz zachował. Było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. To Messiego. I Messi znów przy piłce. Szansa na gola.
teraz z piłką Idrissa Gueye. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Mbappé teraz przy piłce. No i niestety trafia, ale nie do tej bramki, co powinien. Oj, długo będzie to rozpamiętywać. No to jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. I mamy nowego gracza PSG na boisku. No cóż, zespół musi pogodzić się z samobójem i powiedzieć sobie, gramy dalej. Korzystając z okazji, chciałbym teraz Państwa zaprosić na naszą kolejną transmisję, czyli kolejne emocje związane z najpiękniejszym sportem świata. Napięcie na boisku i na trybunach będzie zapewne wręcz... Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Głęboka ta centra z narożnika. Obrońca teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. Ale strzał zablokowany. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Tak, ale się popisał Mbappé. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Odbiór jak z podręcznika, brawo. I broni bramkarz, coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Z Rożnego w okolice jedenastki. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Babu. Bierze teraz na siebie ciężar gry. No nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy. Ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Messi. Idrissa Gueye. Marco Verratti, Leo Messi i oto z piłką Leo Messi, ależ okazja dla Messiego, nie do wiary, kolejny gol, prowadzą już różnicą 4 bramek. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola, z łatwością ogrywa tam obronę, a Messi uderzył tak, jak się wszyscy spodziewali, mocno i po ziemi. Tylko co z tego, że się spodziewali? Piękny gol! I po tej bramce jest 4-0.
Herrera. Verratti. Ander Herrera. Wymieniają piłkę między sobą. Dużo ruchu. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. No i przecina ten centrę. Wybija. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone wysokie zwycięstwo. Messi. Laborde. I mamy strzał! Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Bramkarz, coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak.